Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy krótko o tym, jak człowiek dociera do prawdy. Zapraszam. Przynieś światło zaślepionym, odmień co złe z naszej strony. W końcu doczekaliśmy się drugiego odcinka z serii poświęconej zdroworozsądkowej filozofii. W poprzedniej części mówiłem o tym, czym jest prawda. Dzisiaj powiem kilka słów o tym, jak do tej prawdy człowiek dociera. Może się wydawać, że są to rzeczy absolutnie oczywiste, ale wcale aż takie oczywiste nie są. Otóż bardzo wielu myślicieli dzisiaj neguje to, że człowiek może dotrzeć do prawdy. Bez wątpienia takim wielkim patronem tych myślicieli jest Immanuel Kant, który uważał, że prawda być może istnieje, natomiast my tak czy siak poznać jej nie jesteśmy w stanie. Powiem na ten temat oczywiście jeszcze kilka słów na zakończenie. Teraz zwrócę uwagę na inne otoczenie, w którym nagrywam ten odcinek. Otóż zwykle, gdy jestem w szkole, to nagrywam w naszej sali teatralnej. Tam jest nasz święty Tomasz zawsze w tle. Dzisiaj jestem w naszej bibliotece, która jest jeszcze wciąż w trakcie przygotowania. Za mną widzimy naszą kulturowo-religijną mapę Europy. Jest ona jeszcze w trakcie powstawania, będzie ona bez wątpienia jeszcze ładniejsza. Została ona rozpoczęta przez nasze uczennice. Teraz korzystamy trochę z pomocy pewnej pani, która na pewno wolałaby pozostać anonimowo. Co do zasady zależy nam na tym, żeby biblioteka w naszej szkole również była, okazała i przez tą mapę kulturowo-religijną, mapę Europy, staramy się również pokazać źródła naszej cywilizacji. Można tam dostrzec 10 najstarszych uniwersytetów oraz miejsca szczególnie istotne z punktu widzenia naszej cywilizacji i naszej wiary. Z racji, że nasza szkoła jest prowadzona przez Bractwo Świętego Piusa X, mamy tutaj również nasze seminaria, seminarium duchowne w Ekom i seminarium duchowne w Zeitzkofen. Więc jak człowiek dociera do prawdy? Zacznijmy od tego, że według świętego Tomasza i większości klasycznych filozofów człowiek może dotrzeć do prawdy. To jest pierwsza fundamentalna rzecz. Jak już wspomniałem, Immanuel Kant by się tutaj nie zgodził. I warto zwrócić na to uwagę, że jeśli zanegujemy to, że człowiek jest w stanie dotrzeć do prawdy, co naprawdę wielu filozofów dzisiaj robi, to w praktyce odbieramy podstawę jakimkolwiek naukom. Bo jeśli człowiek nie jest w stanie poprzez poznanie zmysłowe i później poprzez swoje rozważanie dotrzeć do prawdy, to znaczy, że wszystkie wnioski, które wyciągamy, są tak naprawdę tylko i wyłącznie hipotetycznymi założeniami. Jeśli nie jesteśmy w stanie poznać rzeczywistości, to jakim prawem wyciągamy jakiekolwiek wnioski z tego poznania? To jakim prawem ustalamy jakiekolwiek prawa? To jakim prawem w ogóle budujemy jakiekolwiek maszyny albo w ogóle architekt buduje dom? Skąd on wie, że on się nie zawali, skoro wszelkie poznanie zmysłowe według wielu współczesnych filozofów jest wątpliwe? To skąd on wie, że właśnie tak trzeba wybudować ten dom, żeby on się nie zawalił? Skąd on to wie? Skąd lekarz wie, że właśnie tak trzeba operować, skoro nie ufa własnym zmysłom, skoro nie wierzy własnemu poznaniu rozumowemu? Moim zdaniem w tym momencie, w którym filozofia idzie w stronę porzucenia tej rozsądności, kiedy filozofia zaczyna wątpić w moc ludzkiego umysłu, w moc poznania, to już jest powolna śmierć nauk przyrodniczych. Tak jak nauki przyrodnicze rozwinęły się w Europie, dlatego właśnie na tych uniwersytetach, które gdzieś tam są również za moimi plecami, właśnie dlatego się nauki w naszej cywilizacji rozwinęły, że nasi katoliccy filozofowie uznali, że warto jest poznawać rzeczywistość. Uznali, że nasz rozum jest potężnym narzędziem, które pozwala dotrzeć do rzeczywistości. I dlatego zaczęli tą rzeczywistość badać. W tym momencie, gdy filozofia się z tego wycofuje, a współczesna postchrześcijańska filozofia
powszechnie, dość powszechnie się z tego wycofuje, w tym momencie odbieramy możliwość, sens istnienia naukom przyrodniczym. I one moim zdaniem właśnie dlatego popadają w kryzys, to znaczy właśnie dlatego zapętlają się same, właśnie dlatego naukowcy, chociażby jak współcześni fizycy, tak często popadają w jakieś zupełnie absurdalne twierdzenia, to znaczy wysuwają jako naukowe twierdzenia, które są tylko i wyłącznie hipotezami. Właśnie dlatego nauki będą przechodziły, moim zdaniem będą przechodziły coraz większy kryzys, bo odebrano im podstawę istnienia. Bo w tym momencie, gdy filozofia porzuciła tą ideę, to pojęcie, to przekonanie, że rozum jest w stanie faktycznie poznać rzeczywistość, w tym momencie te nauki straciły swój fundament. I one jeszcze stoją, tak jak drzewo, które umiera. Ono jeszcze przez jakiś czas gdzieś tam wydaje listki, jeszcze troszeczkę rośnie, ale już ten korzeń, on już jest zdegenerowany, już nie ciągnie tych soków z ziemi i jego upadek jest bliski. I oby udało się to odwrócić, obym się mylił w tych słowach, gdy mówię, że jego upadek jest bliski. No ale zasadniczo mieliśmy tutaj rozmawiać nie o tym, czy w ogóle da się dotrzeć do prawdy, tylko o tym, jak do tej prawdy nasz rozum dociera. Przede wszystkim nasz rozum dociera do prawdy poprzez poznanie zmysłowe. To jest pierwszy sposób. Po prostu poprzez zmysły. Ja na przykład tenże telefon poznaję moimi zmysłami. Dosyć prosta rzecz. Drugi sposób poznania, w jaki sposób my poznajemy rzeczywistość, jest to wyciąganie wniosków. Ileś obserwacji, które podążają jedna za drugą, może nas skłonić do tego, że wyciągniemy z tego jakiś wniosek. I tak w dużej mierze postępują nauki przyrodnicze. Dzięki temu rozwija się przemysł, technologia, dzięki temu myśl technologiczna postępuje do przodu. Obserwujemy zjawiska, wyciągamy wnioski i w ten sposób poznajemy również pewne prawa rządzące naszym światem, a więc poznanie zmysłowe, wyciąganie wniosków i trzeci sposób, który być może nie jest taki oczywisty, o czym teraz będę mówił, mianowicie jest to relacja. Otóż ci z nas, którzy nie byli jeszcze nigdy w Ameryce, ci z nas skąd wiedzą, że Ameryka istnieje? Ano stąd, że ktoś nam powiedział. Oczywiście widzieliśmy zdjęcia, widzieliśmy nagrania, ale to nie jest bezpośrednie doświadczenie zmysłowe. Zdjęcie i nagranie może być teoretycznie sfałszowane. Skąd wiemy, że Ameryka istnieje? Ano stąd, że ktoś nam o tym opowiedział. Wielu świadków, setki, tysiące, być może miliony świadków, którzy świadczą o tym, że faktycznie Ameryka istnieje i Krzysztof Kolumb nie pomylił się, to znaczy faktycznie dotarł tam, gdzie dotarł. Wierzymy na to z powodu pewnej relacji. Gdy ktoś przychodzi i my dopiero wstaliśmy i jeszcze nawet nie wyjrzeliśmy przez okno i pytamy go, jaka jest pogoda, to wtedy również poznajemy, gdy on nam mówi, że słońce świeci, no to poznajemy tą rzeczywistość poprzez czyjąś relację. Mnóstwo rzeczywistości poznajemy w ten sposób i oczywiście tutaj ma ogromne znaczenie wiarygodność świadka, czyli jeśli wiemy, że ten człowiek na tym się zna i właśnie mówi o tym i o tym, no to uznajemy go za wiarygodnego. A również stąd bierzemy prawdy, które zostały nam objawione. Pan nasz Jezus Chrystus objawia nam pewne rzeczywistości i wierzymy mu ze względu na wiarygodność tego świadka, który dokonuje cudów, który powstaje z martwych i tak dalej. Sam fakt tych cudów oczywiście, my ich na własne oczy raczej nie widzieliśmy, tych przynajmniej, które Pan Jezus dokonał, gdy chodził tutaj po ziemi. Natomiast znowu o nich donoszą nam kolejni świadkowie, którzy z kolei oddają swoje życie jako męczennicy w imię tej właśnie wiary, którą przekazywali, dając świadectwo o prawdziwości, w ten sposób dając świadectwo o prawdziwości swoich słów. Bo trudno o bardziej wiarygodnego świadka niż o takiego, niż taki, który za swoje słowa jest gotów życie swoje położyć na szalę. Jeśli w tej materii coś jest jeszcze nieczytelne, to proszę pytać. Dla mnie te rzeczy wydają się absolutnie oczywiste, ale zdając sobie sprawę, że
o filozofii mówi się dzisiaj bardzo mało. Wiele z tych rzeczy być może do końca czytelna jednak nie jest, dlatego jak najbardziej zachęcam do zadawania pytań. Jak już wspominałem, przeważnie nie odpowiadam w komentarzach, może się czasem zdarzyć, ale będę się starał odpowiedzieć w kolejnych materiałach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przynieś światło zaślepionym, odmień co złe z naszej strony.